Ich pierwsza zagraniczna podróż podopieczni Fundacji Aktywizacji i Integracji z Nowego nad Wisłą przeżyli życiową przygodę w Alpach. To głównie osoby z niepełnosprawnościami umysłowymi. Ludzie sobie świetnie radzili, a muszę dodać, że przygotowywali się też do tej wyprawy, dlatego że nie śpimy w hotelach. Śpimy pod namiotem, śpimy w warunkach górskich, przemieszczamy się dużo, latamy na paralotni też oczywiście. Także wszystkie osoby zdały egzamin w 100%. Egzamin zdaje także przedsiębiorstwo społeczne założone przez Fundację ProOmnis, która zatrudnia osoby mające trudności w znalezieniu pracy. Wprowadzonej przez organizację kuchni powstają posiłki dostarczane seniorom i osobom potrzebującym. Wprowadzamy innowacje, które mają pomóc opiekunom osób, które są w domu chore. Tworzymy takie produkty innowacyjne które może sobie opiekun otworzyć, wesprzeć się, to są oszczędzić 90 minut każdego dnia. 90 minut, które zamiast na gotowanie, opiekun może poświęcić człowiekowi. Okazją do wymiany doświadczeń było 23 Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w Bydgoskich Młynach Rotera. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o trudnościach, z którymi zmagają się NGOsy i ich podopieczni. Jeżeli patrzę na trudności, z którymi przychodzą do nas nasi beneficjenci, i beneficjentki do agencji, no to głównie mówimy o integracji, o integracji i pracy dla osób, uchodźczych, ale też um, ubóstwo energetyczne i kryzys na rynku mieszkaniowym. Podczas spotkania rozmawiano także o współpracy między organizacjami a samorządami. To dziś e, jakby naturalny partner i z tego powinniśmy skorzystać. Budowanie tej wspólnoty działań jest dla nas wyzwaniem, ale jednocześnie taką codziennością i w tym działaniu wspólnie pod, powinniśmy się wspierać. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 100 tysięcy organizacji społecznych, które z każdym rokiem rozszerzają swoją działalność i pomagają kolejnym potrzebującym. Bydgoszcz, Monika Buzalska.